Robert stoi u mnie czwarty dzień i dopiero dziś jest możliwość go w ogóle wyprowadzić. I to muszę się śpieszyć. Sprawdzałem prognozę pogody. Za około godzinę ma z powrotem lać. Przez ostatnie kilka dni ciągle leje i strasznie wieje. W każdym razie w miejscu, gdzie mieszkam, czyli po Morze Środkowe. W wcześniejszym filmie wspomniałem, że byłem trochę zaskoczony po złożeniu roweru, że on jest taki wielki. To jest rower na 20-calowych kołach, ale naprawdę to jest, no dla mnie to jest monstrum. Jest przewielgachny. Już zaczyna kropić. No i słuchajcie, długo nie trzeba było czekać. Znowu zrobiło się sine niebo. O, popatrzcie sobie na siodełko, już zaczyna na razie kropić. Obym zdążył cokolwiek wam pokazać. Rower firmy Engway EP2 Pro. No kurczę. No i chyba będą nici z przejażdżki. Dobrze, spróbuję wam w ogóle pokazać, co i jak w tym rowerze. Słuchajcie, rower na 20-calowych kołach. Opony typu Fatbike. Szerokość 4 cale. Hamulce tarczowe z przodu, jak i z tyłu. Średnica 140 mm. Na linkę. Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, jak to się spisuje. Ale jak nie będzie padać, to pojedziemy i zobaczymy. Wewnątrz mieści się bateria. W tym oto profilu. Jest to bateria litowo-jonowa. 48 V, 13 Ah, która zasila nam silnik, oświetlenie z przodu, oświetlenie z tyłu i wyświetlacz. Mamy 7-stopniową przerzutkę Shimano. Z przodu tylko jedna zębatka i bardzo dobrze. Nie potrzeba naprawdę tutaj potrójnej czy podwójnej. I z tyłu mamy wolnobieg, 7 przełożeń. W przerzutkach wspomniałem Shimano, tyle że z tych najbardziej, można powiedzieć, budżetowych, to jest Tourney. Zobaczymy, jak się spisuje. Jeździłem już na tych przerzutkach. Jeżeli jest odpowiednio ustawiona, raczej nie powinno być z nim jakichkolwiek problemów. Bagażnik o udźwigu 25 kg, taki też widać, dość solidnie wykonany. Opony mają bieżnik przystosowany zarówno na szosę, jak i na jakieś wyprawy w lekki teren, typu ścieżki leśne. Oczywiście zimą też można jeździć, nawet po śniegu. Rower, można powiedzieć, że jest zupełnie kompletny, gdyż posiada bagażnik, oświetlenie z tyłu, oświetlenie z przodu, błotniki, stopkę, dzwonek. Więc wszystko, co powinien mieć, ten rower posiada. Producent w opisie podaje, iż silnik ma 750 W. To jest błędna informacja. Skąd jest taki pomysł, że silnik ma jakąś moc? Silnik, ja już to wielokrotnie powtarzałem, nie tylko ja. Słuchajcie, silnik nie posiada żadnej mocy. On może mieć moc 0 W, może mieć moc 3000 W. Jego moc zależy od tego, jaki mamy sterownik, który w tym miejscu akurat jest umieszczony. Jeżeli sterownik będzie miał, przypuśćmy, około 25 A, no to będzie miał takie parametry, jak wskazuje producent, że ma 750 W. Jeżeli będzie miał 18 A, automatycznie będzie pracował z mniejszą mocą. Damy mu sterownik 30-amperowy. Silnik będzie miał 1500 W. Także silnik nie ma żadnej mocy. Nawet jak ustawa mówi, że silnik nie powinien przekraczać 250 W. To jest kompletną bzdurą. To pisał jakiś laik, który nie ma ani pojęcia o rowerach elektrycznych, ani o elektryce. Czy ten rower jest legalny? Oczywiście, że jest legalny. Ktoś powie, ten rower ma manetkę. Oczywiście, że ma. Fizycznie ma manetkę. Tyle, że aby go ulegalnić, wystarczy z poziomu tego oto wyświetlacza przy pomocy tego pilota w InterSafe odłączyć manetkę. I nie robimy tego fizycznie, że kabel obcinamy czy odłączamy od sterownika. Tu jest możliwość poprzez ten pilot wyeliminowanie manetki. Czyli nawet jeżeli policja nas zatrzyma, proszę bardzo sobie naciskać, rower będzie załączony, a mimo wszystko on nie pojedzie, bo będzie wyłączony. Oczywiście na drogach niepublicznych możemy tej manetki używać, nie ma żadnego problemu, nikt się do nas nie przyczepi. Tak samo z tak zwaną mocą silnika. W tym momencie mam rower rozblokowany, czyli jego maksymalna prędkość jest ustawiona na 60 km na godzinę. Oczywiście takiej prędkości nie osiągnie. Sprawdzimy to podczas jazdy,
ale bez problemu sobie można ustawić moc, która będzie podawana na silnik, dużo niższą niż wartość 250 W. Nie ma żadnego problemu, to wszystko można ustawić sobie właśnie za pomocą tego pilocika i mamy wtedy zupełnie legalny rower, który nie przekroczy 25 km na godzinę, będzie miał nie więcej jak 250 W i będzie pozbawiony funkcji manetki. Załączę teraz wyświetlacz, naciskamy ten guziczek. Wyświetlacz jest zgrabny, dzień jest dość widoczny, nie wiem, teraz no, nie ma słońca, nie wiem jak będzie się zachowywał podczas słońca. Mamy tu 3 tryby podświetlenia, także myślę, że powinien się sprawdzać w nocy na pewno. Nie wiem jak w dni słoneczne, ale myślę, że będzie dobrze. Możemy sobie uruchomić tym przyciskiem oświetlenie. Sprawdzimy, czy działa. Proszę bardzo, działa. Z tyłu tak samo działa. Nie mogę wam tego, chociaż mogę, przecież ja mogę postawić sobie tutaj na statywiku i zwróćcie uwagę, jak nacisnę na hamulec, co się dzieje. Załącza nam się stop. Co prawda delikatnie, ale to jest za dnia. W nocy to jest na pewno znacznie bardziej widoczne. Wracając jeszcze do konstrukcji roweru, posiada on amortyzator. Amortyzator jest zwykły, taki sprężynowy, ale posiada blokadę amortyzacji oraz regulację amortyzacji. Tak jak wspomniałem, z powodu deszczu, który dopiero się rozpoczyna, raczej dziś nie pojadę wam zademonstrować, może jutro mi się uda, ale chociaż wam pokażę, czy w ogóle ten rower, jak to się mówi, pracuje. Załączę go na manetce i zobaczymy, czy kręci. Także jak widać, kręci to całkiem żwawo. Czy ten rower ma zalety, czy ma wady? Oczywiście na pewno ma i zalety, i ma wady. Nie mogę jeszcze cokolwiek powiedzieć na temat ani wad, ani zalet. Jedno, co mi się pierwsze rzuciło i co mi się bardzo nie podoba, to jest tutaj gniazdo ładowania. W tym miejscu jest taka zatyczka gumowa, przykręcona na śrubkę. No i słuchajcie, ta zatyczka jest, bo jest, ale ona w ogóle swojego zadania nie spełnia. To jest taka, można powiedzieć, nawet nie zatyczka, tylko przytyczka. Ona się nie zamyka. To jest, nie wiem, to jest na zasadzie chyba maskownicy. Po prostu jest źle spasowana. Otwór jest normalnie wywiercony, ale ten gumowy koreczek po prostu, on się nie zamyka. I to jest pierwsza wada, jaką udało mi się tutaj spostrzec. Następne wyjdą pewnie podczas jazdy, na którą zapraszam, ale niestety nie dzisiejszego dnia.